nawijać, bez nawijać. To nie są doskie żale, choć teraz to się sprzedaje. Teraz możesz być raperem, nawet jak sprzedałeś. Dzieciaki mają lepsze życie, my mieliśmy większą lipę. Widzieliśmy tylko ławki i ulice i użycie pięści było naturalnie granym lotem. Nikt by się nie zajarał z pedalonym, zdartym włosem. Tu dobrze rapującym blondynem to był Eminem. Najlepiej tym lamusą dziś wychodzi bycie synem. Ja byłem spoko z stylem, co na ławce zbijał. Spisałem wersy na Siemensie C30. Wspominam to z uspiechem, bo dziś mam 25. Podejście nie zmieniło się, jest tylko czystszy dźwięk. Mówią, że jeszcze jest ci dane być idolem. Ja pierdolę to, jak widzę, że w rapie jest bliski koniec. Zabiję cię, jak powiesz mi, że naprawiłeś hip-hop. Nie dla takiego rapu w życiu zawaliłem wszystko. No bo co to? Proszę weź nawijaj swoim starym stylem. Twoim starym stylem. Nie robiłeś nic na siłę, na siłę. Mam zatkany nos, nie czuję waszego klimatu, bo żyję inaczej, żaden ze mnie kurwa lucky boy. Każdy jebany truskulowiec niech mi się ukłoni. Co drugi truskulowiec aż się kurwa bifu boi. Raperzy to nie wokaliści, co dostają teksty. Dla nas jest ważne, co mówimy, no i kim jesteśmy. Jeśli jesteś raperem, co nie mówi prawdy o sobie, nie jesteś nim, jesteś pizdą. I tu każdy to powie. Mamy zasady i to dla nas honorowe sprawy. Więc tocząc wojnę z wami, będziemy się dobrze bawić. Jesteśmy postrzegani jako zło, co rani tych, co nic nie zawinili, a z nieba wszystko dostali. Do tego teraz pchają łapy w nasze sprawy. W tych samych łapach kurwą powyłamujemy stawy. Będziecie mieli rap jak 90. Stany. Ja już wiem nawet, który pierwszy będzie odjebany. Brawo! Jako rookie boy i tak czułem. Dla mnie to Biblia, to instrukcja obsługi. Brawo! Pokażę im.